No i ruszyli. Zobaczmy, gdzie tutaj Sulaco pojedzie. Góreczka do obserwowania. Zauważcie, że BPO dosyć niestandardowo. O, tutaj rameczkę sobie wzięli. Bardzo ładnie. No, tutaj jest się czego bać, jeśli chodzi o tego VBR-a. W starciu z ramką nie ma żadnych szans. Tutaj wspierają jeszcze AMX. Cała reszta tutaj składu pojechała portem. Tak, tak, wiem dobrze, że dla niektórych to jest miasto, jednak to jest port. Orły tutaj schowały się za zasłoną, ciągną ładnie tutaj dookoła. No ciekawe, czy uda się dojechać do przeciwnika, ostrzelać go, zanim on zrobi nam kuku. Rameczka tutaj trochę podjechała, ale musi się wycofać. Na górkę wjechały ciężkie pojazdy. No i niestety, tutaj nie da rady. Albo się cofnie, albo za chwilę zginie. Ajajajajaj. No niestety tutaj też MX zostanie za chwilę dorwany. Ta rameczka nie ma tutaj już szans. Została ubita. Tutaj Kapitan Poland pędzi na AMX-a. AMX nie zdąży się raczej tutaj obronić. Drugi pojazd, VBR jeszcze dojeżdża. Dobijają. No tutaj niepotrzebnie zostały zostawione te pojazdy z tyłu. O ile tutaj ta rameczka mogła coś tam jeszcze zdziałać, no to ten AMX samotny nie był w stanie tutaj nic wyczarować. Gwiazd na góreczkę. No i praktycznie mamy taką sytuację, jakby od przodu pojechali. Tak naprawdę. Bez ostrzału tutaj z tyłu, no na niewiele się tutaj to zda. Tak przynajmniej mi się wydaje. Gdyby część z tych pojazdów gdzieś tam została w tym mieście, zauważcie, że na przykład były tutaj gdzieś w tym miejscu zostawiono jakieś pojazdy. Już nie mówię 3 czy 4, no wystarczyłyby 2. Po pierwsze, nie przejechałby ten VBR. Po drugie, mogliby tutaj do części przeciwników strzelać od boku. No tutaj troszeczkę delikatny błąd taktyczny. No zobaczymy, jak będzie dalej tutaj do XM-a. Jeszcze muszą walczyć z nim. Do niego strzelać, inaczej on będzie strzelał do nich. Wycofują się delikatnie. Z tyłu bardzo, bardzo daleko VBR. Ciekawe, czy będzie miał tutaj na nich ładny przestrzał. Coś tam kosi. Zobaczmy. Podejrzyjmy. Jest. Staje. Na, ucieka. Myślałem, że jeszcze zechce coś tutaj troszeczkę poszukać, to byśmy popatrzyli, na co on celuje. Coś tam się odgryza cały czas. Drużyna orłów mocno zepchnięta. Pada kolejny. Próbują ratować się ucieczką, zjazdem tutaj z tej góreczki. Od tyłu jeszcze tutaj ten VBR i mocno kosi. Założy się, że tutaj bardzo to boli, ten ostrzał. On jest niewielki, zadaje niedużo obrażeń, ale mimo wszystko kilka takich serii potrafi ściągnąć najcięższy pojazd. Zobaczcie, jak tutaj poleciał. Ba! Pięknie. 4 do 10. W tym momencie wyjazd na przeciwnika, dobicie. I będzie wygrana po stronie tutaj Lolysów. Stracili tylko jeden pojazd na chwilę obecną. 9 do 1. Bardzo ładnie. Gratuluję. No i jedziemy. Ostatni pojedyneczek. Ostatni meczek. Ligi Wilków sezon 4. Mam nadzieję, że udanej, że wam się podobało. Jeżeli w ogóle jakieś macie uwagi, zastrzeżenia, propozycje co do kolejnych takich edycji, to zapraszam do wypowiadania się na forum, na YouTubie pod filmami z ligi. Robimy to nie tylko dla siebie, ale także i dla was, więc wszelkie jakieś uwagi, sugestie są bardzo mile widziane. No tym razem troszeczkę inny rozjazd niż poprzednio, właściwie całkiem inny rozjazd niż poprzednio, bardziej standardowy.
Czyli jedziemy tutaj pod góreczką. Wkłady się chyba nie zmieniły. Zobaczcie, ten pomknął, jak poleciał. Normalnie szatan, a nie sulako. Wyjechał dookoła. Koledzy tutaj już się ścierają. Bardzo szybki objazd. Zobaczcie, jak to zrobili. Pociągnęli tędy, wyjechali przeciwnikowi dosłownie na plecy. I już go tam koszą. No tutaj BPO w dosyć ciekawej sytuacji. Sulako zaraz dorwie się tam do AMX-a. On nie ma z nim szans. Nawet jeśli zdąży jedną peskę wystrzelić, to VBR wystrzela do niego całą serię. Bach, 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 i leci. Wow! A tego nie przewidziałem. Zawiesił się biedaczyna, ale pomagają, dobijają. No, tutaj mógł przypłacić życiem swój błąd. Tutaj się strzelają mocno tutaj z góreczką, a tymczasem zaraz zajadą im od pleców. I nawet jeśli tutaj kocur obróci, to nie wiem, czy zaraz nie dostanie po prostu z górki tutaj jakiegoś klapsika. Bach. No i dokładnie tak jak mi się wydawało. W tym momencie jest dosyć nieciekawie dla drużyny Orłów. 10 do 7. Dwa pojazdy tutaj im krążą na plecach. 10 do 6. Nie spodziewali się chyba takiego szybkiego wyjazdu przeciwnika z tamtej strony. Tutaj te pojazdy zamiast zostać mogły tutaj się gdzieś cofnąć i albo strzelać te dwa, albo w ogóle dookoła pojechać. Ale coś tam udaje się zniszczyć. 8 do 6. Kapten Poland w samochodzie gdzieś tam szaleje, ubije, udało mu się. Nie, to bomber dobił, on tymczasem wjeżdża od boku. Oj, piękne wykończenie przeciwnika, 7 do 3. Bardzo niekomfortowa sytuacja, w jednym miejscu przeciwnik z trzech stron ostrzeliwuje, 7 do 2. Dzielnie się bronili, ale ulegli po prostu przewadze tutaj i podejściu taktycznemu. Bardzo piękne zagranie, bardzo szybkie. Tak jak mówię, na pewno to zaskoczyło. No, są dosyć, można powiedzieć, młodym batalionem, jeśli że się tak wyrażę. Więc jeszcze sporo nauki przed nimi, zapewne. Ale i tak gratulujemy. Dziękujemy w ogóle wszystkim tutaj batalionom za udział tutaj w tej lidze. Bardzo doceniamy to, że mieliście czas i ochotę tutaj do nas dołączyć.